Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Zdobyłem sobie armię tak jak chciałem. Idę jeszcze tylko, kupuję sobie po drodze jakieś konie, jedziemy z miasta do miasta. Ale to już by było, jeśli chodzi o te takie przygotowania, to tyle. Mniej więcej jestem w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy ostatnio. Także fajnie to tutaj się wszystko szykuje. O, 30 bandytów leśnych, weźmy ich, złapmy. Trzeba wbić 5 level klanu, tutaj zaraz kolejnych. Ach, biorę jeńców oczywiście, że tak. Tu złapiemy kolejnych. Ja mam teraz... No brakuje mi już troszeczkę tylko, tam jakieś 70 punktów. Rebelia w Sanali. Dobra, tu nie mam. Mam to gdzieś, brygant. Kolejnych łapiemy. W sumie tego nie potrzebuję, to zostawiajmy ludziom. Dobra, Sagolina. Zobaczmy, co to za quest jest tam potrzebny w Sagolinie. Pojedziemy tam, teraz zahaczymy również o MZ, ktoś tutaj awansował. Nusun. Nusun w zarządzaniu chce, żebyś capacity miał zwiększone. Capacity. Wojska będą ci zwiększały capacity, dobrze. Ten quest to było co? Potrzebujecie pracowników. Oczywiście, że ci pomogę. Nie, 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 ja pomogę. 36. Od 20. Gadnijmy tych lutersów, 33, weźmy tych 12, 21 właściwie też złapiemy. No, 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 świetnie. Jeszcze tych, którzy tutaj biegali, wyłapmy, gdzieś tu jeszcze jest 18, może być, nawet lepiej, nawet lepiej. Wiemy, patrzcie, jak daleko mi uciekają. Tak, dobra. Teraz można do Sagoliny to oddać, to zadanie. No i ten czas pokoju niech się niedługo, niedługo się tutaj skończy. Pięknie. Zobaczmy, co jest w Syronei. Zdobyłem jeden punkt renomy. W Syronei też mamy jakieś zadanie. Potrzebujecie broni i zasadzka karawany. Nie, że tak. Zrobimy zasadzkę. Jedźmy za nimi. Jedźmy za nimi, zróbmy tę zasadzkę. Zaatakujemy. I słuchajcie, ja rzucę wszystkich po prostu do ataku. Everyone! Everyone! Charge! Soldier! Follow your sergeants! Dobrze. Teraz. Ruszamy na nich. O tak. Ale dobra, wykroił się. Chodź tu. Pluję w głowę. Nie trafiłem w głowę. Dobra, przeciwnicy uciekają. 20 jeńców, także mam kolejnych jeńców na tego typu quest. Proszę, cieszę się, że mogliśmy pomóc. Zrobione, znowu jeden punkt renomy, świetnie. Wracamy do Syronei. Elendara dostała taktykę, leadership, niech ona wbija sobie. Teraz jeździ z armią. Więc też będzie szybko mi levele wbijać. Lider broni, lider gangu potrzebuje broni, to nie. In and out, family feud, to nie. Jogurys, zajedźmy tam. Zarządzajmy zamkiem. Lojalność rośnie. I teraz tak. Chciałbym, żebyś zaczął od, nie wiem, Siege Workshop. Nie, biuro kasztelana. 19 dni. Okej. Okay. Teratos.
Ej, chodźcie tu. Mess with us. Mess with us. Mess with me. Potrzebujesz pomocy? Oczywiście, że tak. 8 band trzeba wyłapać. A wy? Potrzebujecie pracowników. Pięknie, bo akurat mam. 36. Okej, tylko jednego nie chciałeś. Świetnie. Dobra, szukamy kolejnych. Mamy tutaj kolejnych. Do Umbrelli po jeszcze jakieś konie podjedziemy. Umbrella, handel. Podjedziemy po konie. Są lutersi. Jeden na 8. Teraz tutaj, no piąty level klanu dobijemy. Tam stepowi bandyci widzę biegną. No ci chcieli walczyć. To ciekawe. I chcieli walczyć. Słuchajcie. O, wrócili z misji. Jest tutaj kolejny dla mnie punkcior. Today Brigand. Kolejnych 8. Jeszcze do tego Syratos podjedźmy. Za 3 dni się zrobi to biuro Kasztelana. To będę chciał Training Fields później. My robimy kółeczko małe. A ja mam za punkt. Ty pewnie? Nie. Polat. Nie, no ja. A jest zarządzanie tutaj. Morale. Muszę jedzenia kupić też więcej. Umbrelli. Pojedziemy do Umbrelli i tutaj sobie też to jedzonko wymienimy. Dobra. Handel. Znaczy wymienimy. Dokupimy. Ryb. O, czekajcie. Nie, piwa nie chciałem sprzedawać. Stal. Hardwood. Biorę cały ser, mięsa mam dużo, biorę masło, biorę piwo. Coś więcej zaraz to też weźmiemy, ale ktoś tu FRO-i musieli dostać, mają dwóch rannych tylko. Stepowi bandyci, idziemy dalej. Jak wygląda siła mojego królestwa już? 5700, 600, Huzaici są silniejsi. No my im płacimy, więc to jest jakby ciągle stan wojny. 4,5. 5600 Southern Empire. Okay. Chwilowo jeszcze kilka dni poczekamy i będziemy chyba walczyć z Huzaitami, żeby zdobyć, żeby odbić Umbrellę. Dobra, 4 na 8 była pani. Szukajmy dalej. Mamy tu jeszcze kogoś? Może przy kryjówce bandytów? O, widziałem. Kolejnych stepowych. Jeżdżam sobie, jeżdżam. Moja żona urodziła zdrowe dziecko. Zaraz zryknijmy tam. Jeńców, biorę to. Pokażcie mi. Świetnie. Świetnie. Więc Taralun. Teraz. Córka. No i tutaj mamy oczywiście dwie córki już, nie? Bardzo fajnie. A to dla niego to robimy. Mamy dwie córki. Okej. Samata, coś tam potrzebuje Lutersów 21, ale podjedźmy do Samaty. In and out, to nie. Robimy sobie tych, ale mam już jeńców dużo. Ich było 5 i później 15, czy od razu było 15? Bo my nie wiem, a jedzenie mieli.
No i dotrzaskam. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna ekipka do pokonania. Pons odwiedzimy. Jakieś jedzenie będzie w Pons. Nie, tu lojalność rośnie. Buduje się i rośnie. Już. Dobra. Jest tu 7, ale oni jakby nie do końca się tu liczą. Ale już tutaj mamy 37. To trzeba ich pogonić. 17 dla mnie. Dobrze. Jedziemy dalej. Do Umbrelli zajedziemy oczywiście. Gang potrzebuje rekrutów. Musiałbym ich wrzucać do siebie, to tego nie chcę robić. Moralki mi spadną, nie? Tego nie robimy, dobra. Jedziemy do siebie. Mając nadzieję, że znajdziemy tutaj kogoś. Patrzcie. Pustki. O, są górscy bandyci. Świetnie. Nasza piąteczka. Rybkę sobie zabrałem. Dobra. Quest zrobiony. Jak to teraz wygląda? Jeszcze trochę. No, natrzaskałem. Ten quest naprawdę dużo dawał. No, natrzaskałem tego. Do muzei jedziemy. Jedziemy teraz do muzei. No i niedługo powinien minąć czas, żeby móc spróbować jakieś inne rzeczy poogarniać, nie? Dobra, relacje powzrastały. To jest jakiś quest. Maurentius też czegoś potrzebuje. Dawanie tych dóbr to nie. O, konie. Czemu? W Myzei też powinny być konie. Orta i Myzea. Teraz jedziemy tam. Tu też są konie. Od razu zobaczymy, co to za quest w tej wiosce jest. Próbujecie narzędzi. Oczywiście, że wam przywiozę narzędzia zaraz. Ile tych narzędzi trzeba? 12. Idziemy do Vealos. Też potrzebujecie narzędzi. Będą najpierw jedne, później drugie. To od razu kupię sobie. To od razu kupię więcej. Tak, to też będzie dobre. Bo od razu tych narzędzi było więcej. Żeby mieli narzędzia. Tools. Kupmy wszystko. Kupmy wszystko. Ja chcę te dwa questy dziabnąć. Okej, okay, nasi mam nadzieję, że... Proszę bardzo, narzędzia dla ciebie. Teraz tak, jeszcze chciałbym klany, parties. Unlimited. Macie prawie maxa, nie? Dobijcie to, żeby był max. Niedługo będę mógł kolejne party. Do tej renomy trochę muszę dobić. Tak, potrzebujesz narzędzi. Świetnie, mam dla ciebie od razu. Okej. Okay. Dobra, teraz tam jedźmy. To na Atrion. O, to mi zaliczyło teraz. Dobra, Atrion jest tutaj. Elendara tutaj biega. Baza bandytów. To jest 11 osób. Idźcie to zrobić. Wykrył 81 lutersów. Back off. 81 lutersów. To jest jakieś... Masakra. Everata! Soldiers! Sergeants, take command! Jedziemy. O kurczę.
Zepsuliście! Co tu się wydarzyło? Mogłem sam... Mogłem ludzi nie wysyłać, mogłem samemu. Tał? Nie. Tał! Gdyby leżał, może by przeżył. Kupię kolejnych. To zostawiam dla ludzi tutaj. Ta kryjóweczka zostanie dziabnięta. Tutaj jeszcze. Tutaj jedziemy, jedziemy, jedziemy. 30 kolejnych. Ale tych lutersów tu jest. Podjedźmy tu. Lisica jest, jest. Potrzebujecie zwierząt rończych. Niemożliwe, że mam już takie, co? Czego ty potrzebujesz za zwierząt? Sumter Horses, okej. Sumter Horses. No to raczej ich tak łatwo nie dostanę. Będzie, bo tu problem zawsze z tym był. Zasadzka na karawanę. Pomogę. Czemu tu jest tak mało jedzenia? Prosperity. A, bo miasto się rozrasta. Dlatego. Tak, nie było tych Sumter Horses, nie było. Dobra. Nie? I myk. Też wszystkich rzucę do ataku. Wszyscy do ataku, czwórka. Sergeant in charge! Mogę się rozejrzeć później z jakąś nową bronią. Może coś fajnego będzie. I taką lancę tak przejechać. By było spoko. Leżysz. Również. O, już się nie podniesie. Kolejnych 18. 27 właśnie. Mam już full tych jeńców. Już full. O, tu są konie. Byproducts. Sumter Horses. Dobra, rączę konie. Kupujmy. Więcej. Training field się wybudowały. Z Ortę pojedźmy, bo tam jest tego jeszcze dużo. Pięć lat. Chcę, żebyś się wzięła za dowodzenie. Tak. I gry planszowe, strategiczne. I te gry są ważne. Pięć koni. Pięć koni. Ile mi brakuje? 15 punktów. 15 punktów i to mam.
Dobra, tu i konie powinny być. Jeszcze gdzieś bym tych lutersów oddał chętnie. Byproducts. Nie ma. Jakaś wioseczka. Ja potrzebuję robotników. Nie, no to sam wiecie co zrobię? Będę wrzucał tych robotników. Wolałem questy zrobić, ale tak, no to co? Tak. Zarządzaj. 29 jeńców będzie tu pracować, tak. Niech tu pracują. Tutaj też podrzucimy ludzi, niech tu pracują. Tu w ogóle trzeba kupić. Land management. Przy 70. Tak. Użycie ziemi jest tak duże teraz, mając tylu pracowników. Tutaj też dorzucę więcej. Niech tu się rozwijają te dwie wioski. Dzięki tym wioskom Myzea się będzie tak rozwijać. Patrzcie, zużycie ziemi to jest 41%. Okej. Niech to się rozbudowuje. Dobra, teraz tutaj. Handel. O nie, sam to 30 samterów, dobrze. Wracam z questem. Dobra, i jak już to oddam, to pomyślimy o jakieś wojence. Bo niedługo, myślę, za jakiś tydzień będzie można walczyć, wypowiedzieć wojnę Huzaitom. No i Southern Empire również. No ogólnie jest na razie spokój. Nikt też nie chce nas ruszać, więc te nasze ziemie troszeczkę odżyją. Bo zobaczcie, kolejne budynki się wybudowały. To bardzo... To są dla ciebie zwierzęta. I od ciebie ser. Teraz wejdźmy sobie tutaj. Ja tu. Zarządzanie. Tak. Zerknijmy na nasze królestwo. Jeśli chodzi o dyplomację. Z Huzaitami, żeby wypowiedzieć wojnę. Kiedy kończy się nasz pakt o nieagresji? Było to przedtem pokazane. 6 dni. 6 dni będziemy mogli walczyć z Huzaitami, którzy są tak samo potężni jak my. Czy Huzaici jeszcze z kimś mają wojnę? Nie. Ktoś jest zainteresowany jakimś paktem lub sojuszem? Nie, nie są. Dobra. Ale będzie. Jeszcze 11 punktów. Za bandytów. A to moi ludzie to robią. Moi ludzie zaraz wrócą z tej misji. Dobra, idziemy się zebrać. Idziemy się tutaj gdzieś zebrać. Amprele, zdobyć tę amprele. Tak naprawdę mogę zdobyć amprele i mogę z nim już podpisywać pokój, ale jeszcze nie, ten zamek bym zdobył. Uriskala Castle. Fajnie by było mieć kogoś z Nordów, bo to Tyjal. Okej, no jest niby moje, ale... Fajnie by było to jakoś inaczej jeszcze rozwinąć. Sytuację, czyli dać komuś. Zarządzajmy miastem. Jest już dobrze, teraz tak. Forum. Będzie zmniejszało, forum się buduje 15 dni. Po forum akwedukty się budują 15 dni, czyli 30 może być. Budujecie to i to. Tamata, teraz land management.
Temenos. Jedziemy. Tributy dużo kosztują mnie. I to moich pewnie też, bo to nie tylko mnie. Czyście mi te ziemię. O, wrócili nasi, bo renomę zdobyliśmy. Opracujmy sobie tutaj. Opracujmy tu. Strony ty, ale jedziemy. Jeszcze Syratus Castle zahaczmy. Czego tutaj potrzebujecie? Niczego. No to co, training fields? Postawcie. Będzie to za 17 dni. Po tym chciałbym mieć baraki. Może nawet zacznijcie od baraków. 9 dni, a później to. Dobra. Pinosa. Zarządzajmy zamkiem. Jak tam Bolat? Idzie do góry. Idzie do góry, budujecie workshopy. Po workshopach będzie to wszystko szybciej szło. Dobra, teraz tak, ty Jal. I musiałbym pomyśleć, a może ty, kto tu jest? Iltar, gdzie jesteś? Pogadajmy, Iltar. Fajne rzeczy bym dostał. Patrzcie, gdyby Iltar do mnie dołączył, te wszystkie zamki są moje. Wszystkie zamki są moje wtedy. Zarządzajmy miasta. Dobra, porew. Fairgroundsy ciśniemy. Ciśniemy te fairgroundsy. Posiedzę tu chwilę z tobą. Poczekam na kogoś. Ty nie przyjechał jeszcze? Długo. O, jest. Chciałbym o czymś porozmawiać. Jesteś szczęśliwy. No masz dużo ziem, wiadomo, że jest. Ale byś przyszedł do mnie z ziemiami. Twoją ziemią byś przyszedł. A Vladiv Castle? Pogadam z tobą też. Wasz orki. Jeżeli wasz orki by przyjął. Jeżeli wasz orki by przyjął. To jest Fafen. To wypowiadam wojnę z Turgi i ruszamy na nich. Nie. Waszorki. Też nie. Okej. Okay. Wiecie, jak ja wypowiem wojnę z Huzaitami, będę walczył. Skończył się nasz pakt o nieagresji. Ale zero poparcia na wypowiedzenie tej wojny. Jej, że tu jest zero poparcia. Ja ją wypowiem. Nie będziemy im tylu płacić tego trybutu. Nie będziemy tego trybutu płacić. Od razu ja chcę zebrać armię składającą się z moich ludzi, tych, którzy są najbliżej. Ty je biegniesz. Proszę mi o zebranie się tutaj. Będziemy przejmować Umprelę. Będziemy przejmować Umprelę. Po przejęciu Umpreli ruszymy na Uri's Kule i Dinar Castle. Nie chciałbym, teraz tak, wojna, okej, tutaj, nie chciałbym, żebyście plądrowali, ale chyba czegoś takiego nie mogę wam tutaj. Bo nie bardzo chcemy plądrować coś, co chcę, żeby w przyszłości należało do mnie, nie? Dobra. Zaczynam oblężenie. Zaczynam oblężenie. Ja tu zdobył poziom. Ruszymy na mury. Ruszymy drabinami tutaj, przy tym oblężeniu.
To będzie najlepiej, jeśli tak to zrobimy. Oni mi oblegają, o, z tamtej strony, tak, bo tamte ziemie są też. Zapominam, że ja tam jeszcze mam. Oprowadźmy to. 1000 osób za mną, na mnie od razu ruszyło. Ja mam jeszcze tam daleko te ziemie. Nie chciałbym ich utracić, ale wiecie, to jest... Konsolidacja tych terenów w tym miejscu też jest w porządku. Meritor, poprowadzisz piechotę. O, ty deploy. Idziemy. Ja też będę chciał na górę się dostać. Dość szybko. Tak powalczyć. Wchodzimy, zbierają się już. Siema. Nowy. Widzę was teraz. Został kolejny. Jeszcze. Ja patrzcie. I my. Tu jedną drabinę wchodzimy? Nie, muszą być dwie. Jeśli już wchodzą jedną drabinę, tak? Tak, no oni nam zadają większe straty, ale to... Zaraz to zmienimy. Dobrze. Dobra, ja wchodzę na górę. Wchodzę na górę. Jeszcze kawałek. Dobrze. Nie ma. No! Nie wyszło to dobrze. Ale oberwałem. Chciałem trochę powalczyć. I muszę mieć drugą bronię. Inny set na walki, na oblężenia, no. Zdecydowanie. Dobra, ale nasi się już rzucili, weszli tam. Tak, już to mamy. Nie spodziewałem się aż tak. Brawurowe podejście. Dobra. Zdobyty. Biorę ludzi, biorę to. Biorę wszystko tutaj tak naprawdę. Ilu jeńców wzięliśmy? Okazujemy litość. Decline, nie potrzebuję tego fifu dla siebie. Poczekamy tu chwilę, teraz tak. Weźmy Sisterhood. Wybierzmy jeńców, których chcę sprzedać. Sprzedajmy wszystkich w takim razie.
Ransom your prisoners. Go to keep. Coś takiego, nie potrzebuję tylu tych jeńców. Sprzedajemy, teraz biorę tych. Chwilę tu poczekamy. No, i teraz tak, to zostało zdobyte. Wychodzimy stąd. Na tych trzeba ruszyć i trzeba pomyśleć o tym, co tutaj robimy. Dobra, Umbrella została zdobyta. Umbrella, teraz tak. Umbrella 2900, Mizea 3900. Tak. Trzeba by było komuś tę Umbrellę wręczyć. Tam jest Axer Castle atakowany. Ja muszę też szybko odpowiedzieć po tej stronie mapy. Kto dostanie Umbrellę? Anteos, ty co masz? Melion Castle, tylko. Dom go tobie. Wszyscy głosują, żeby to ja miał. Nie chcę. Nie chcę, ja dam go Anteosowi. Niech on tym zarządza teraz. Ja mam tym czym zarządzać. Na razie. Rekrutuję ludzi. I podążam za tą armią, która idzie. Alistair Castle, tam bardzo daleko. Dobra, niech oni idą. Ja się nie będę już tutaj bawił w nie wiadomo co. Ja w takim razie ruszam na Uriskale. Armia Akrum zbiera się, Nicastor się zbiera też. Jeśli oni tak chcą, to spoko. Bardzo daleko ta armia będzie jechać. Możliwe, że ona nawet zaraz zacznie wracać, nie? Nawet koszt, jakby utrata tamtego w porządku. Jestem w stanie to tak zostawić, jeśli miałbym tam to stracić. No, to na szybkiej walce to zrobię teraz, bo tu nie ma sensu. I Dinner Castle zaraz będę te zamki brał po kolei. Biorę. Wykazuję litość. Tak, to biorę dla siebie. Jakby to teraz mogę wziąć dla siebie. Culture Sturgia. Kultura Sturgi. Czy w Sturgi na pewno... Ups, stop, ja nie chciałem tu jechać. Czy w Sturgi ktoś tutaj taki jest, z kim chcę pogadać? Kingdoms? Sturgia. To może inaczej. Tak. Chciałbym pokazać mi Sturgię. Sword by... Ma być klany. Klany. Sturgijskie. Liczba fifów. Kestrowingowie, Roland, wy nie macie nic. Wyślijcie posłańce do Rolana. Akrum już tam dojechał. Nestor oblega Makeb. Jeden pakt też minął. Dobra, zaczynam kolejne oblężenie. 200 ludzi tutaj mają już. To na pewno zrobię taran. Na pewno zrobimy taran. Mogli się spodziewać tego, co tutaj się dzieje. Dobrze. Prowadzimy to do ataku. /87 to /430. Wracamy, by odebrać, co mi się należy. Jakbym wziął ten klan ze Sturgi, to bym im te dwa zamki już tutaj dał.
Oho. Patrzcie no. Dostał. To coś obok mnie leciało. Ja wrażenie, że tak. O tym. Ktoś mnie tu nie lubi. Hakun zdobył poziom. Świetnie. Zdobyłem poziom. Dostał kolejny. Wow. Dobrze. Gdzie ten taran? Jedzie dopiero. Nie trafiłem, ale ktoś go zbił. Dobra. Jeszcze taran dojeżdża. Bardzo, ale to bardzo powoli. A to bez sukcesem, jeśli chodzi o strzelanie. Czy no? Okej, Huzaid Marks to był. Nosimy co mogę. Jeszcze tylko głowę wystaje. No. No i jeszcze strzelają. Skądś tu lecą te strzały. Ja ich nie widzę. No z tych okienek, rzeczywiście. Jeden tam jest? Nie. Biorę co mogę. Tak. Bądź tak. Świetnie. Tak. Temu z nogi wyciągnąć strzałę. To się nie udało. Dobra, dojechało. Idziemy. Oś wytrzymała jest ta brama. Dobrze.
Chmury widzę, zaczęli strzelać do nas. Jeszcze? Już nie. Okej. Dzień dobry, jesteśmy w środku. Strzelają ciągle, gdzieś tu strzały widać, słychać. No, widzę skąd strzały są. Idziemy tędy. Uuu, świetnie. Dobrze, jak go do ściany przybiło. Cały czas próbuję mnie upolować chyba. Ja tu zdobywa punkty w jednoręcznej broni i atletyce. Bo mi tutaj jeden próbuje uciec. Tych gdzieś jest 48. Dobra, ale tu jest chyba spokój. No i go dorwał sobie. Fajny zamek do obrony w ogóle, tak teraz patrzę, że naprawdę był, fajnie tu się broniło. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Wychodzą takie, że ostatnie dwa odcinki były naprawdę długie, także macie teraz takie dwa dłuższe odcinki niż zwykle. Mam nadzieję, że wam się podobają. Jeżeli tak, to bardzo was proszę o łapkę w górę i komentarz. Subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco, to standard. No i nagrywam nowe odcinki na zapas, więc zachęcam do wspierania kanału. 8 zł miesięcznie jest ten najniższy próg, który pozwala wam już widzieć właśnie... odcinki przedpremierowe. Dodatkowo niedługo będzie mała zmiana w tych progach. Zobaczycie, wejdą tam nowe rzeczy, więc sobie przejrzyjcie. Może was coś zainteresuje. Tymczasem ja już wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.